Dzień dobry. Anna Lachowska, mikrofon i Fundacja Przemocni. Dzisiejszy temat będzie o victim blamingu we współczesnej pop psychologii i pop duchowości. Nie będę opowiadała o całym tym temacie, bo on jest ogromny, tylko o jednym jego aspekcie, mianowicie o komunikacji. Jest całe mnóstwo szkół, nurtów, zaleceń, poleceń i wskazań na temat tego, jak powinniśmy się porozumiewać bez przemocy na przykład, żeby było ok. I niestety te jakże chwalebne nurty, naprawdę chwalebne, pomijają jeden bardzo duży problem, mianowicie do komunikacji poprawnej potrzeba dwóch stron, które się komunikują poprawnie. Jedna nie wystarczy. Język porozumienia bez przemocy na przykład jest wręcz wykorzystywany często do jakichś narcystycznych ataków, do bierno-agresywnych ataków, chociażby za to, że ty jako rozmówca go nie stosujesz. Tak więc we wszystkim, co się dzieje między ludźmi, intencje są jednak chyba podstawą. A wszelkie techniki są tylko wtórne. Ja sobie wyszczególniłam cztery takie główne obszary, w których to, że ty się komunikujesz poprawnie, nic ci nie da. Pierwszym takim główienkiem w papierku, które nam się od dziesięcioleci wmawia, sprzedaje, namawia, przedstawiam się jako obowiązek osoby, która się szanuje, która się rozwija i tak dalej, to jest umiejętność mówienia słowa nie, czyli ta osławiona asertywność. Jasne, bez umiejętności odmawiania będziemy mieli problemy. Jasne, na pewno. To w ogóle nie ulega kwestii i ja nie kwestionuję ani asertywności, ani konieczności nauczenia się mówienia nie. Natomiast wystarczy, że mamy do czynienia z osobą, która nie przyjmuje, a dojdzie do awantury. I to, że ty nie uczestniczysz w awanturze, nie oznacza, że w niej nie uczestniczysz. Co to znaczy? To znaczy, że wystarczy, że twój rozmówca, twój oponent postanowi, że będzie awantura z tego, że ty mówisz na jakiś temat nie i ona będzie. Ty możesz nie krzyczeć nawet. Ty możesz nie mówić nawet. Ty możesz wyjść nawet. A i tak to będzie awantura. I jeszcze dookoła zostanie przekazane prawdopodobnie, że ty się zachowałeś nie tak, jak trzeba. Przykłady. Nie. Dziękuję, nie interesuje mnie to, tak? Nie, dziękuję, mam już inny plan. A twój rozmówca cały czas cię na coś namawia. Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowana. Naprawdę miła jest twoja propozycja, ale muszę podziękować. Ile razy jesteś w stanie odpowiedzieć to, zanim się wydrzesz na twojego rozmówcę? Jedni 5, drudzy 10. Ale jeśli rozmówca nie uszanuje żadnego twojego nie, to w końcu cię wyprowadzi z równowagi. Możesz się w końcu zapytać bardzo grzecznie, czy ty nie rozumiesz tego, co ja do ciebie mówię? No i już jest powód do poczucia się zaatakowanym przez waszego rozmówcę, tak? Tak, oczywiście, ja nie rozumiem. To może ty nie rozumiesz, co się do ciebie mówi. Ja ci tutaj tłumaczę, a ty cały czas tylko nie i nie. Jak chcesz uderzyć, psaki się zawsze znajdzie. Dobrze, możesz powiedzieć, nie będę z tobą rozmawiać, jeśli dalej będziesz na mnie naciskać. Nie będziesz ze mną rozmawiać? Ona mi powiedziała, że nie będzie ze mną rozmawiać. On mi powiedział, że nie chce ze mną rozmawiać. Tak, najlepiej jest wycofać się z rozmowy, ukarać milczeniem. Da się? Da się. Możesz powiedzieć, że jeśli twój rozmówca nie przestanie na ciebie napierać, wyjdziesz. Tak, wyjdź, trzaskaj drzwiami, tak jest najlepiej. Zostawić wszystko rozgrzebane w połowie rozmowy. Co tam jeszcze może być? Jasne.
Trzaśnij tymi drzwiami mocniej! Ja tylko chciałam z nim porozmawiać, a on wyszedł w pół zdania. Da się? Da się. Ze wszystkiego się da zrobić zły użytek, jeśli się chce. I nie ma takiej formy asertywności, która cię ochroni przed tym, że ktoś nie potrafi przyjąć słowa nie. Dodatkowo osoby narcystyczne, takie zimno-mściwe, czyli szczególnie ten narcyzm ukryty tak zwany, czyli te osoby takie niby miłe, takie niby porządne, takie niby niekrzyczące, takie niby niedenerwujące się. To są osoby, z których wychodzi demon, kiedy im czegoś odmówisz. I bardzo często jest to oczywiście zimny, bierno-agresywny demon, który zaczyna całe twoje otoczenie nastawiać przeciwko tobie i opowiadać nieprawdziwą, zmyśloną, przekoloryzowaną, przewartościowaną historię o tym, co ty mu zrobiłeś. Przykładowo, to jest bardzo dziwny przykład. Miałam takiego znajomego, który w którymś momencie zaczął mieć problemy z różnymi używkami i zrobił się po prostu agresywny i nie do wytrzymania. I ja w tamtym czasie projektowałam mu mieszkanie. I zaprojektowałam tam czerwoną kanapę. I on kupił inną kanapę. Ja nie miałam nic do tego, bo moja propozycja była luźna, ja nie jestem mostkowa, nie przywiązuję się tak bardzo do tego. To była jakaś moja propozycja, żeby sobie z niej skorzystał. Natomiast poskarżył się, że jeden nasz wspólny kolega mu powiedział, że on za dużo wącha i za dużo pije i odwala mu z tego powodu. I ja powiedziałam tak, też tak uważam. No i rozpętał gigantyczną awanturę, nie chciał ze mną rozmawiać, tam mnie blokował, dzwonił do mnie z obelgami, potem z przeprosinami, potem znowu z obelgami i tak dalej. Ucięliśmy znajomość i co on powiedział znajomym? Ziarenko prawdy. Minimalne ziarenko prawdy, na które inni mogli się złapać. Wiedzieli, że projektowałam mu mieszkanie. Więc powiedział, że ja się na niego obraziłam o to, że on nie chciał tej czerwonej kanapy. Super wiarygodne to było dla niektórych osób. Pomogło mi to wykreślić z naszych wspólnych znajomych osoby, które chyba nie myślą, chyba nie patrzą, chyba nie słyszą. Natomiast im bardziej on był obrabiany przez tego mojego znajomego, ktoś był obrabiany przez tego mojego znajomego, a im mniej ja tłumaczyłam lub w drugą stronę, im bardziej próbowałam tłumaczyć, tym i tak byłam bardziej na przegranej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że to było uprawdopodobnione. Czym? No tym, że mu projektowałam i że w tym projekcie była ta czerwona kanapa i że on kupił inną. Tylko osoby o wyższej jakiejś jakości charakterologicznej zastanowiły się nad tym, czy ja jestem tak małostkową osobą. Natomiast kupa osób to łyknęła. Ta historia, którą za nie dostaniecie od narcyza, będzie miała prawdopodobnie właśnie taką budowę. To znaczy będzie w tym ziarenko prawdy. Za grosz sensu, za grosz adekwatności, za grosz logiki, ale coś wzięte z rzeczywistości tak, żeby osoby trzecie w to uwierzyły. Następne takie pop, nie wszystko złoto, co się świeci, to jest komunikat ja. Komunikat ja jest naprawdę super. Polega on na tym, że mówię o sobie, o tym, co ja myślę, o tym, co ja czuję. Kiedy ktoś coś robi, i tutaj nie ma żadnej interpretacji, tylko opis suchego faktu, i dalej jest, dlatego proszę, byś. Czyli na przykład, jest mi bardzo przykro, jest mi bardzo smutno, czuję się ignorowana, czuję się zostawiona sama sobie ze wszystkimi naszymi obowiązkami, kiedy, i tutaj nie generalizować, nie używać żadnych uogólnień,
kiedy widzę, że garnek, o którego umycie cię poprosiłam, nadal jest nieumyty. A trzeba ugotować zwierzętom jedzenie. Dlatego proszę cię, żebyś to teraz zrobił. Tak? Pięknie. To jest język bez przemocy, to jest porozumienie bez porażek Gordona. Ale wystarczy, że twój rozmówca nie rozumie, czym jest komunikat ja. I im bardziej on ma jakieś problemy z samooceną, z relacjami, tym bardziej on i tak usłyszy, na przykład, szczególnie osoby o takim rysie borderline, usłyszą: nienawidzę cię. Albo, nie wiem, jesteś beznadziejny, kiedy nie robisz tego, co ja ci każę. I możesz sobie mówić i dobierać słowa bardzo uważnie i rozważnie. Czuję się pozostawiona sama sobie z naszymi wspólnymi obowiązkami, kiedy widzę, że ten garnek, w którym mam ugotować jedzenie dla kotów, nadal jest nieumyty. Jest nieumyty, choć obiecałeś, że to zrobisz. Dlatego proszę cię, zrób to teraz. Tak? Zapewniam was, że jest całe mnóstwo osób, które usłyszą: ty, on patałachu, mi, garnek był jaki, nie, to ci po prostu. Mam cię dość i cię nienawidzę. Naprawdę. Naprawdę. To nie jest w tobie, to nie jest twoja odpowiedzialność, co inni słyszą. Oczywiście w drugą stronę, czyli to nie jest twoja odpowiedzialność, co inni słyszą, to też jest nadużywane. Dlatego, że ludzie obrażają, a potem mówią: proszę, proszę czytać ze zrozumieniem, na przykład, tak? Albo: to nie jest moja wina, że się z tym, to jak się czujesz z tym, co ci powiedziałam, tak? No, to zależy, co zostało powiedziane. We wszystkim trzeba szukać złotego środka. Rzecz w tym właśnie, żeby mieć świadomość, że trzeba szukać tego złotego środka. A współczesna pop-psychologia, a już kompletnie, masakrycznie, ogromniaście i zupełnie niesprawiedliwie i bardzo niebezpiecznie robi to ta pop-duchowość, która mówi, że wokół nas jest to, co mamy w środku, tak? Projektujemy na zewnątrz to, co mamy w środku. Przyciągasz to, co masz w środku. To generuje tak ogromne poczucie winy za każdego człowieka, który potraktował mnie źle. Za każdą sprawę, której nie udało się załatwić. Za każdą chorobę, wypadek. To jest pop-duchowość, mówić cały czas: to jest twoja wina, że cię to spotyka, to jest twoja wina. Ty masz jeszcze coś do naprawienia. Ty szukaj w sobie, bo to jest w tobie problem. Jeśli padłeś ofiarą przemocy, to w tobie jest problem. Jeśli związałeś się z narcystyczną osobą, czy masz w pracy narcystyczną osobę, to dlatego, że ty masz to w sobie. Ty musisz pracować nad sobą, żeby tego nie było na zewnątrz. Ty masz agresywnych sąsiadów, no bo ty masz w sobie mnóstwo utajonej złości i nienawiści i przyciągasz takich ludzi, żeby ci pokazali, że to jest twój problem. Czyli jeśli spotykasz osobę, która nie rozumie nie, nie szanuje nie, bo nie rozumie, to nie ma czegoś takiego, nie szanuje nie, albo nie rozumie komunikatu ja i słyszy go swoimi zaburzonymi, skrzywdzonymi emocjami, to pop-duchowość, ale ona jest mocno zaplątana z pop-psychologią, powiedzą ci: no dlatego spotykasz osoby, które nie rozumieją komunikatu ja, bo ty, nie wiem, nie potrafisz myśleć o sobie. Bo ty nie stawiasz siebie na pierwszym miejscu, nie kochasz siebie.
wiem, stawiasz innych na pierwszym miejscu. I dlatego twój komunikat ja jest niewiarygodny i przyciąga osoby, które go nie szanują. Albo ty masz problem z granicami, ty nie szanujesz swoich granic, dlatego ktoś ignoruje twoje nie. Non stop po twojej stronie problem. I ty nie masz prawa się obronić, odciąć czegoś, ocenić czegoś jakoś. Nie, ty masz przyjąć, że wszystko co złe, co cię spotyka, to jest problem w tobie. Czy to nie jest toksyczne, czy to nie jest dysfunkcyjna rodzina, w której rodzice zawsze mieli o coś problem? Jest, tylko że teraz to się nazywa przewodnik duchowy, czuła istota, a w pozytywnie wibrującej przestrzeni. To jest nadal ten sam toks, który cię obwinia. W białych rękawiczkach, super białych, w mandale najlepiej, ale schemat pozostaje ten sam. Zrób coś ze sobą. Nikt ci nic złego nie robi, tylko ty sam sobie robisz. Jasne, w pewnym aspekcie jest to prawda, a w pewnym nie jest. Myślę, że każdy taki przewodnik duchowy, który mówi, że projektujemy wokół siebie to, co mamy w środku, powinien powiedzieć to Ukraińcom. Sprowadziliście na siebie wojnę, ponieważ w środku jesteście pełni frustracji, nienawiści i dlatego przyciągnęliście. Przy komunikacie ja już użyłam pytania, przykładu, dlaczego coś nie jest zrobione, mogłam użyć innego, no ale trudno. To jest mój taki osobisty problem, dlaczego coś nie jest zrobione. Więc kolejne moje tąbakowe złotko, to jest dlaczego coś nie jest zrobione. Jeśli zależy Ci na efektywności grupy, zespołu, tandemu, w domu, w pracy, w jakiejś tam grupie zadaniowej, hobbystycznej i tak dalej, to mimo, że jakiś podział obowiązków jest, to widząc, że coś nie jest zrobione, możesz chcieć się dowiedzieć, z jakiego powodu. I albo rozwiązać ten problem, powód, albo dowiedzieć się, co ty możesz zrobić, żeby to było szybciej zrobione, lub czy ty po prostu powinieneś to zrobić, tak? Jeśli zależy ci na efektywności, to pytanie, dlaczego coś nie jest zrobione, jest w ogóle podstawą zrozumienia sytuacji, a żeby rozwiązać jakąś sytuację, no to ją trzeba rozumieć. Jak się nie rozumie sytuacji, to się nie rozwiąże, tak samo jak nie naprawi się czegokolwiek, jeśli się nie wie, jak to działa. Ale możesz sobie w 100 tysiącach słów zadać to pytanie tak, żeby druga strona zrozumiała. A wystarczy, że masz osobę z jakimś rysem narcystycznym, z jakimś rysem borderowym, osobę po przemocy, żeby ona to zrozumiała jako atak. I nawet jeśli nie zrozumie tego jako taki bezpośredni opieprz, to i tak zrozumie to najwyżej jakby w drugim kroku jako coś bolesnego. Jako coś, czym wykazaliśmy albo wykazaliśmy tej osobie, że nie jest wystarczająca, albo wykazaliśmy, że jesteśmy z niej niezadowoleni i ją odrzucamy, albo że się dowartościowujemy jej kosztem. Albo co jeszcze może być? Że zawsze musimy mieć problem, że my nie rozumiemy położenia innych ludzi. Najdziwniejszy wampir, z jakim miałam do czynienia, podawał mi cały czas powody. No to jest niezrobione, bo się krępuje twoją obecnością. To jest niezrobione, bo Remek mnie rozprasza. Zwiększyliśmy dystans. No to jest niezrobione, no bo nie mam twojej pomocy. To jest niezrobione, bo ty mnie nie uczysz.
Ale to ty musisz mi kazać przyjść i teraz się uczyć. Wystarczy, że ty masz dobrą wolę, kiedy zadajesz to pytanie, a druga strona jej nie ma. Albo zostaniesz zmanipulowany odpowiedzią, albo obwiniony za to, że zadałeś pytanie. To znaczy, albo się czepiasz, albo dostaniesz wrogą, nieprawdziwą odpowiedź. Bo komuś jesteś do czegoś przydatny, więc nie chce, żebyś zniknął z jego życia. Zupełnie równocześnie on nie chce wypełniać swojej połowy umowy, tak? Chce tylko cię wykorzystać do czegoś. Więc będzie ci podawał powody, ty będziesz starał się je rozwiązywać, a rzecz zawsze będzie niezrobiona, 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 bo zawsze będzie jakiś powód. I czwarta, ostatnia rzecz, którą sobie wyszczególniłam, to jest pytanie o weryfikowalność. A dowodzik jest, czyli czy masz pewność, masz jakiś dowód, że to, co o mnie mówisz, czy że ktoś coś o mnie powiedział, jest prawdą. To powinno rozwiązywać wszelkie pomówienia, oskarżenia, wyolbrzymienia. Powinno oczyszczać sytuację, ustawiać sytuację w jakimś takim domyślnym, dobrym porządku, tak? Ale wystarczy, że ktoś ma złą wolę i twoje pytanie o to, czy on ma dowód, staje się pytaniem bez znaczenia. Przedziwna Dulska, którą ostatnio spotkałam, na takie pytania odpowiadała: ja nie muszę mieć dowodu. Mi nie trzeba nic udowadniać. Mnie nie interesuje, jaka jest prawda. Okej. Okay. No jak widzicie, zabrakło mi słów. Mnie interesuje, jaka jest prawda. Nie potrzebuję dowodów. Weź z tym w ogóle rozmawiaj. Z tym się nie da rozmawiać. To są osoby, którym nie wiadomo, co w ogóle kieruje. Nie, no powiedziałam, Dulska. Kieruje nimi dulszczyzna, lęk, lęk społeczny w zasadzie. Pruderyjność. Zakłamanie i nadmierne dbanie o swój wizerunek i o swoją bardzo pozorną pozycję społeczną. Jeśli nie interesuje cię jaka jest prawda, jeśli nie potrzebujesz dowodu, to, no to po prostu jesteś plotkarzem. Natomiast osoby, które ci tak odpowiedzą, one nie czują się plotkarzami. One się czują sędziami. Przekreślają każdego, o kim ktoś coś powiedział. Po to, żeby nie zaszkodzić swojej reputacji. Nie dogadasz się. Nagrałam ten film dlatego, że widzę po sobie, jak łatwo w pierwszym odruchu wbić mnie w poczucie nadmiernej odpowiedzialności lub winy za rzeczy, które mnie spotykają. Widzę, jak wiele pracy w swoim życiu, energii, czasu, uczuć poświęciłam na rozmowy z osobami, z którymi nie ma sensu rozmawiać. Na rozmowy z góry skazane na porażkę, w których po prostu było od początku była decyzja, że ja tę rozmowę przegrałam. Bo w ogóle jest to coś, co można wygrać albo przegrać. Rozmowa nie służy temu, żeby wygrać albo przegrać. Ale wielu osobom wydaje się, że tak. Jeśli twój rozmówca nie jest nastawiony na porozumienie, a więc na zrozumienie również ciebie i wyrażenie siebie, na dojście do rzeczywistego sensu, sedna, problemu i znalezienie rozwiązania, albo na zwykłe przekazywanie sobie informacji o nas nawzajem, tylko widzi w każdej relacji jakąś walkę, jakąś próbę sił,
to możesz sobie asertywność, to możesz sobie asertywność, komunikaty ja i pytania sokratejskie po prostu wsadzić głęboko. Wiesz gdzie. Pop psychologia i pop duchowość mówią, że nie wolno ci się denerwować, bo jak się denerwujesz, to jest się agresywny i tak dalej. Ale złość jest zupełnie naturalną emocją, która mówi nam, że nam coś nie pasuje i czegoś nie chcemy. Więc jeśli ktoś nie rozumie jednego, drugiego nie, masz prawo się złościć. Jeśli ktoś oskarża cię o treść komunikatu ja, masz prawo się złościć. Jeśli ktoś chce widzieć atak w pytaniu, dlaczego coś nie jest zrobione, chce widzieć atak, a nie współpracę, masz prawo się złościć, bo to on wychodzi z wrogością, ze złą intencją. Jeśli ktoś nie potrzebuje dowodów, to również masz prawo być wściekły. Nie masz żadnego obowiązku utrzymywać only good vibesów i stay coolu. Nie masz. To ta toksyczna pop duchowa psychologia mówi ci, że są złe emocje. I że po twojej stronie jest odpowiedzialność za to, żeby prowadzić rozmowę na ogólnie pozytywnym, wesołym poziomie. Ja to mówiłam w wielu już filmach. Do kotków się ryczy i syczy. Do chamów się mówi po chamsku. Do Niemców się mówi po niemiecku, a do ufolutków po ufolutkowemu. To po prostu polega na tym, że my tyle jesteśmy w stanie przyjąć, ile rozumiemy. Twój rozmówca jest w stanie przyjąć tyle, ile rozumie. Więc jeśli on nie doświadczył samemu po sobie, w swoim wykonaniu, asertywności, komunikatu ja, konstruktywności i potrzeby falsyfikacji, to nie sprawisz tym, co mówisz, że on zacznie cię rozumieć. Nie. On cię będzie miał za tę osobę, za którą cię ma i tak. Czyli za taką jak on. Więc jeśli trafisz na osobę straumatyzowaną, ale dobrą i przyzwoitą, to tak, słowami możesz do niej dotrzeć. Ale jeśli trafisz na osobę złą, z złymi intencjami, z brakiem dobrych intencji, z brakiem dobrych chęci, z wrogością, to te wszystkie super porady możesz po prostu wywalić na śmietnik. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.